mam takie odczucie, jakbym dosłownie wstała z łóżka i była tu u mnie w domu, gdzie jestem, tylko to już jest dom na nowej przestrzeni. To wygląda jak, jakby dosłownie, jakbym wstała, moja energia wstała i była w innym miejscu, ale to jest no, ta nowa przestrzeń, bo czuję, że wokół mnie jest dom, tu, no, tu nasza wioska. Rozejrzyj się. Czuję, że jeszcze tak ze szkicem mi się to kojarzy, jak się szkicuje coś na papierze, jak się coś zaczyna malować. Że to jest, że to właśnie taki początek. Odczuj to, czy coś nie dokończyłaś. Czy coś zaczęłaś i nie dokończyłaś. Czuję, że jeszcze nie ma tu kolorów. Takie uczucie, jakby to jeszcze było na takiej pauzie. To miejsce. Czuję obecność koło siebie. Obecność, czym obecność? Poczuj to, skoncentruj się teraz. Przez chwilę wydawało mi się, że to jest Wezjusz, ale na pewno jest to mężczyzna. To teraz zapraszamy tą istotę, Weronika. Twoją intencją zapraszamy. Przyglądaj się. Ta postać nie wygląda, jakby miała kształt, nie widzę na niej w ogóle rysów twarzy. Znaczy się, że jest jakby też jeszcze niedokończony to cały obraz. Tak to wygląda. Tak to wygląda, jakby narysować obrysowanie sylwetki mężczyzny i jest tylko atrament czarny, jeszcze nie ma wykończenia. Czy to jest związane jeszcze z Twoim rozwojem? Nie odbieram tak tego. Czuję to w taki sposób, jakby. Wiecie, jak wyglądają jakby hologram na stole Tak. się wyświetlił. I że to jest to miejsce, tak jakby wokół mnie ten dom. I czuję, że to się wyświetla na tym stole, na którym buduje się ta matryca. Na tym, o którym mówiłam na samym początku, który widziałam ten stół. Jeszcze jest jako projekt. Halo? Widzisz to jeszcze jako projekt? Niedokończony projekt? Trochę tak, ale czuję, że ja tam weszłam, żeby coś Połączyć. połączyć, znaleźć. To jest dość dziwne uczucie, bo czuję, że jestem tam tak, jakbym była sama. Tak jakby. To jest takie uczucie, jak ktoś buduje dom i wchodzi do tego domu, ale jeszcze tam nie ma w ogóle życia. Nie surowym. Jest w stanie surowym, tak.
Czuję, że ta przestrzeń ma jeszcze takie cienkie ściany. Weronika, spokojnie. Weź głęboki oddech i teraz intuicyjnie odszukaj tą brakującą część, jeśli chodzi o połączenie tych dwóch przestrzeni. Teraz, ty wiesz, teraz. Ja idę tam w stronę, gdzie kiedyś była stodoła. Mhm. Bo kiedyś była, a już jej nie mamy. Poczuj tą przestrzeń. Czuję, że to jest to miejsce, gdzie tak mocno wibruje. Za chwilę odczytasz, o co chodzi. Poczuj te wibracje, wyciągnij ręce przed siebie i odczytaj te wibracje. Czuję, że coś jest mocno związane z ziemią. Skoncentruj się tam. Czuję, że nagle napływają mi do głowy takie wspomnienia z dzieciństwa, jak w tej stodole bawiliśmy się na sianie. I widzę bardzo, bardzo dużo kryształków mieniących się w powietrzu. I tak jak odbijających się w promieniach słońca. Czy to są energie? Czuję, że to są energie, że to czuję, że wtedy. Czuję tą obecność istot koło siebie. To teraz, właśnie w dole. Weronika, to teraz wchodzimy w ten moment, tam jak jesteś, bawi się na sianie i odbierasz tę energię tych istot teraz. Wracamy tam z powrotem. Czuję, że to jest moment, kiedy oni rozpoczęli coś ze mną. Mówisz oni, to teraz przywołaj tych oni, te istoty. Przywołujesz teraz, stają przed tobą. Widzę trójkę tych istot. Opisz. Mają długie, białe, proste włosy. Skórę też mają jasną. I każdy z nich ma taką togę na sobie, do ziemi. Kolor? Z takim piaskiem. Jasne, wpadający, taki szary, beżowy. Odczuwasz. Bardzo. Powtórz. Czuję od nich, że są takie, jakieś zimne, białe światło w żarówce. To oni właśnie tak mi się ukazują. To męskie, żeńskie? Przygląnij się. Poczuj. Jedna jest na pewno żeńska. A pozostała dwójka. Wysocy? Są wysocy, tak. I teraz Weronika, patrz się na nich. Zapraszamy ich do rozmowy teraz, teraz, teraz. Zapraszamy do rozmowy teraz. Mówią witaj. Czy ze mną rozmawiają? Z Gracjaną? Czy z tobą chcą rozmawiać. Z kim? Z tobą ze mną. Chcą rozmawiać. Witajcie serdecznie. Mówi, że mówią, że czekali na ten moment tej rozmowy. Czy znacie mnie?
Oni ciebie tak. To ja jeszcze ja nie wiem, z kim ja rozmawiam. Przedstawcie się, proszę. Z kim mam przyjemność? Mówią, że ty ich jeszcze nie pamiętasz. No to dobrze, to jest przyszedł moment, że poznamy się na nowo. Przedstawcie się. Skąd przybywacie? Wiem, że musisz sobie przypomnieć o nich. Czy mam sobie o nich przypomnąć? Tak, czuję, że oni mówią, że tak. Spokojnie. Emocje? Tak, tak aż zawirowało mi. To ja poproszę, pomóżcie mi, bo mam wykasowane wspomnienia. To nie są twoje ziemskie wspomnienia. Wiem o tym. Dlatego. Na pewno chodzi o ciebie i o Wezjusza. O waszą dwójkę. I wiem, że oni tam byli w tej sytuacji. W tej sytuacji? W jakiej sytuacji? Wtedy, kiedy się poznaliście. Gdzie się poznaliśmy? Nie mogę tego dostrzec w ogóle. Spokojnie. Spokojnie, nie musisz mi dostrzegać. Ja rozmawiam z tymi istotami. Spokojnie. Z jakiej planety przybywacie? Ja widzę, że ona jest srebrna. Ale nie jest duża. Dobrze, jeżeli tam żeście mnie poznali i znacie Wezjusa, tak? Mówią, że tak. Kim jest Wezjus? Mówią, że przyjacielem. Przyjacielem czego? Czy kogo? Mówią, że przyjacielem planu. Planet? Planu. Planu. Przyjacielem planu. No to proszę rozszerzcie tą informację. Planu. Chodzi o plan. Czuję, że był moment, w którym oni mieli przesiąść się i zaludnić inną planetę. Że zostało im to obiecane. Że oni mieli zasiedlić jedną planetę, mieli się zasiedlić? Inną. Inną. I nie doszło do skutku? I to się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się. O jaką planetę chodzi? Czy o przestrzeń? Tu chodzi o miejsce, o przestrzeń. I miejsce, tak, o przestrzeń, która jest, która sprzyjałaby im. To ja rozumiem, że jesteście jakąś cywilizacją, której zostało coś obiecane.
Tak. Weronika, ja odbieram od ciebie smutek. Ja nie wiem, trochę jest mi tak dziwnie w tym momencie. Spokojnie. Odcinasz się od odczuć, od emocji w tej chwili. Głęboki oddech. Głęboki oddech. Tylko odbierasz. Jesteś przekaźnikiem. Spokojnie. Patrz na te istoty. Spokojnie. Czuję od nich taką nie tyle co samotność, co takie osamotnienie. Osamotnienie. Czy ta przestrzeń, która została wam obiecana, chodziło o plan, że byliście zaplanowani, tak? O rozbudowanie jakiejś przestrzeni dla was, jakiejś planety, tak? Wykonanie jakiegoś projektu, rozumiem. Tak. Dlaczego nie doszło do skutku? Ja widzę cały czas przed oczami, mam tak? Dwójkę małych istot i to jesteś ty i Wezjusz. I co ma to z tym wspólnego? To... Ja czuję, to tak? Ma dużo. To jest to powiązanie między tobą a nimi. To znaczy się, że zostało wam coś obiecane, tak? Rozumiem to. Jeszcze raz powracam. Tak, odbieram, że oni tak? Planowali to od momentu, jak byliście mali. Mali. Ty i Wezjusz. Tak, byliśmy mali. Jeszcze małe istoty, rozumiem, tak? Tak. W rozwoju. Tak. Kto im obiecał? Kto im obiecał? Jeżeli chodzi o mnie i o Wezjusza, kto obiecał im tą przestrzeń? Oni to zaplanowali, oni sobie obiecali. A oni sobie obiecali i nie zostało im to dane, tak? Mam takie odczucie, jakby nie w takiej kategorii, że oni są rodzicami, ale że są dużo starsi jako istoty. No jeżeli są na dużo starsi, to dla... Wezjusza i ciebie. Aha, to już pomału łapię, moment, pomału, chwileczkę. Weronika, spokojnie. Spokojnie, skup się tam, spokojnie. Ja wiem, że ja jestem tu tylko, żeby ci to przekazać. Dobrze. To teraz, Weronika, ja stawiam pytanie, oni to słyszą. Ty tylko odbierasz te informacje i mi głośno przekażesz. Czy ja rozumiem, że przez moje i Wezjusza powstanie, powiedzmy, powstanie, bo żeśmy powstali z czegoś, tak? Czy żeśmy odebrali im władzę nad czymś? Żeśmy im pokrzyżowali plany. Nie odbieram tego w kategorii, jakbyście im odebrali i pokrzyżowali. Tak? Tylko czuję, że jesteście dużo mocniejsi od nich. Mocniejsi w jakim kontekście? To jest chodzi o tą rolę, jaką ty i Wezjusz macie. Chodzi o opiekę nad tym uniwersum? Tak.
Oni, wiem, że oni to wiedzą i czują. I widzieli to dużo, dużo wcześniej niż wy nawet wiedzieliście, że ty i Wes już jesteście bardzo poważni. Chodzi o mocni. Chodzi o rozbudowę uniwersum? Tak. Chodzi o to, co robicie w tej przestrzeni. Czy oni mają jakąś tam energię w sobie, która ma w sobie jakąś zawiść, czy smutek, czy jakieś roszczenia? Ja czuję, że oni się kończą. To ja rozmawiam z kim? Ja tam będę rozmawiała. Czy wszyscy trzech mi odpowiadają naraz, czy któraś z nich istota, jak która. Kobieta. Powtórz? Ta kobieta. Ta kobieta. No to jeszcze raz Ciebie witam teraz osobno. Mówi witaj. Tutaj przyszła informacja, że wasz czas dobiega końca, rozumiem, tak? Mówi, że tak. W jakim sensie dobiega końca? Chodzi o wasze istnienie. Chodzi o ich energię. O energię. Czy co się dzieje z waszymi energiami? Ta ich energia traci kolor. Traci kolor. Będzie odbudowana? Nie, nie będzie. Nie będzie? Czy można wasze energie ożywić? Mówi, że można. Można. Weronika, skup się. Te istoty są tam cały czas. Ja rozmawiam. I tutaj zapraszamy Wezus. Na to miejsce zjawia się Wezus. Zapraszam Ciebie tutaj do rozmowy. Jest po mojej prawej. Witam przyjacielu serdecznie. Wita. Wezus, tutaj mamy coś do wyjaśnienia. Ja sama sobie nie mogę dać rady. Wyłapuję dużo, ale ja tutaj potrzebuję Twojej pomocy. Mówi, że jest. Jestem. Dziękuję, Wezus. Znasz te istoty? Mówi, że nie. I teraz tak, Weronika. Weronika, patrz się intensywnie. Patrz się na te istoty. Czy one chciały przeszkodzić właśnie? Czy one przeszkadzają w powstaniu tej nowej przestrzeni? Mówimy o nowej ziemi. Tak. I o to właśnie chodzi, o dlatego zobaczyłaś na początku ten wzorzec, który nie może się rozwinąć. Bardzo powoli. Czy one czy te istoty... Wiecie, jak to wygląda? Spokojnie, mów. Ja to... Wiecie, jak wygląda skóra, która ma białe plamy, no nie? I te plamy, to jest to takie bielactwo czy coś. Tak. To oni... Są właśnie takimi białymi plamami. Mają takie białe plamy? Jakby ta ich energia jest po prostu... Podziurawiona. Pusta. Oni tak są puści.
No tak, bo są puści właśnie. Teraz tak, to ja do Was mówię, Jezus, proszę Cię o wzmocnienie tego, co mówię do nich, do tych istot. Teraz tak, nie macie szansy, Wasza kadencja się już dawno skończyła, Wy nie pochodzicie z tej przestrzeni ani z tego uniwersum. Przeszkadzacie rozwojowi, że się gadą wspomagali i teraz musimy rozstrzygnąć, co się z Wami stanie. Ale o tym zadecyduje Wezus i proszę Cię o to. Ja słyszę takie słowa, że mówią, obiecaliście nam. My żeśmy Wam nic nie obiecali, jeżeli byliśmy w rozwoju, jako istoty w rozwoju, to nie mogliśmy Wam nic obiecać. Pierwsze, tutaj żeście się wtrącili w tej chwili i hamujecie rozwój właśnie tego uniwersum i rozdzielenia się przestrzeni. Wasza kadencja już dawno się skończyła. Albo odchodzicie, skąd przyszliście, albo teraz gwardia ze światła. Weronika, zapraszamy. Bezus, niech ich zabiorą i oni tutaj nie mają nic do czynienia, ani są z niczym powiązani. Co się dzieje? Czekam na gwardię. Dobrze. Obserwuj. Tam w tym miejscu otwiera się portal. Tam, gdzie jesteś. Widziałaś te kryształki? To było tobie wskazane. Co jest? Czuję, że wiecie, jak mówiłam, że promienie światła, że to jest jasny, taki żółty kolor. To czuję, że to nie tyle co zakrywa, co Obejmuje obejmuje. te istoty? To tak. Dobrze, bardzo Ich dobrze. do koła. Bardzo dobrze. I one są po prostu teraz w energetycznym zamknięciu. Co się dalej stanie, to już nie nasza sprawa, to już jest sprawa istot ze światła, się zajmą nimi. I ty uwalniasz się też od tych energii, Weronika, uwalniasz się od tej energii. One z tobą nie mają absolutnie nic wspólnego. Ty jesteś wysłanniczką tutaj na Ziemię i dlatego szukali dostępu poprzez ciebie, zwrócenia na siebie uwagi, tak by się chcieli tu wcisnąć w celowy rozwój. Odcinaj się. Odcinam. Proszę do archiwum. Dobra. Odcinaj się. Głęboki oddech. Głęboki oddech. Jest Wezus tam? Jest Wezus. Jest. Dobrze. I przyjacielu, dobrze się stało? Dobrze to zostało rozeznane? Dobrze, tylko ja czuję, że jeszcze jest. Dość. Tak, ta. Tam, gdzie oni stali, jest jeszcze. Jeszcze coś do zamknięcia? Tak, do wyczyszczenia. Do wyczyszczenia. Tak, bo nadal czuję, że tam jest pusta. To jest pustka? Tak. No to zamykamy tą pustkę. Weronika, Jezus się wspomaga i obydwoje wyciągacie ręce. Twój przyjaciel duchowy też jest przy tobie. I macie cudowne energie i zamykacie to wszystko. Wypełnijcie światło. Już się zaczyna zamykać. Dobrze, pilnuj tego. Bo wszystko dookoła kolory zaczyna. Wszystko zaczyna odzyskiwać kolory. Świetnie. Jest okej. Okay.
Teraz rozejrzyj się tam, gdzie jesteś. Weronika, jesteś jako teraz, w tym czasie, tu i teraz. Rozejrzyj się, jak wygląda teraz ta nowa przestrzeń. Teraz jest ten kolor, to jest taki złoty. To już nie ma niejako szkic czarno-biały, to już inaczej wygląda. Tak. Teraz to zaczyna działać. Dobra, to tam stań na łące i zatańcz w sobie wśród kwiatów polnych. Dobra. Cieszymy się wszyscy razem, żeby po prostu zakończyli coś, co przeszkadzało, tak? Tak. Po zwinięciu się nowej przestrzeni, czyli chodzi o dokończenie. Bardzo dobrze. Gadzie. Więc już mówi, że mogą być momenty, że będą próbować przeszkadzać. Że jeszcze raz powtórz, że będą? Tak. Że jeszcze będą niektórzy przeszkadzać, tak? Tak. Ale to już są słabe siły, to już tam. Damy radę. Bezus, damy radę? Damy radę. Damy radę, dobrze. Wiem, że to ty wypowiesz te słowa, które oddzielą te dwie przestrzenie. Słyszysz? Wiem, że to ty będziesz osobą, która rozdzieli te dwie przestrzenie. Jestem gotowa. Mam wszystko. On wie. Siłę. Bezus, przenikasz w tą siłę. Tu damy radę. Mówi, że wie. To będzie potężne, Gracjana. Dobrze. My się cieszymy. Staniemy sobie na tarasie widokowym do góry, jak najwyżej, tak? I damy sygnał. Tak. Tak? Tak. I się zadzieje. I się na to cieszę. Daty nie podajemy. Kiedy się stanie, to się stanie. My będziemy o tym wiedzieć. Ja czuję, Gracjana, że to będzie bardzo ważne. Że to jest. Tak. Że będzie taki moment, że my wszyscy będziemy wiedzieć, że to się stało. Że to się stało. Wszyscy to poczujemy. Nas to przeniknie. Dobrze. I wtedy poczujemy, że oni też świętują. No to rozumiem, te inne cywilizacje czekają na to połączenie też, tak? Nasi przyjaciele. Ja czuję bardzo mocno, że to jest to czucie, jak jest nasz przewodnik. Te istoty, z którymi w sesjach rozmawiamy, że to, że oni będą obecni. Dobrze. Nasza cywilizacja będzie uroczysta. Dobra, cieszymy się. Jak się czujesz, Weronika? Nadal jest mi zimno, nie mogę się rozgrzać jeszcze. Wytarzaj tam się w sianku. Dobra. Powąchaj, poczuj tą naturę, rozgrzeje. Uśmiechasz się, to znaczy, że działa. Tak.
Już jest mi lepiej, coraz lepiej. Dobrze. Okay. Jezus, dziękuję Tobie za Twoją obecność. On również. Tak, i tu. Gracjana, już mówi, że oni od małego byłam na celowniku. Że ty byłaś od małego na celowniku? Tak. No ty wiesz, żeśmy przeszli. Cośmy przeszli. To wszystko, Weronika. Wiesz, że gdyby nie Wezjusz, to my byśmy się nie poznały. On cię przyprowadził tutaj. Tak. Dobrze. Tak miało być. Idziemy z planem. Poddajemy się po prostu naszemu planowi, nie blokujemy. I to jest najważniejsze. Jeszcze Wezus, musimy z Michałem też i ze Stani. Musimy jeszcze też. Tak, ale ja bardzo bym chciała, żebyś ty poszła w sesję Gracjana. No, kto mnie poprowadzi? My wszyscy. Wszyscy? Jesteś do załatwienia, co? Czuję, że to musisz być ty. Nic nie przekaże tego, co ty musisz zrobić. Dobra. Zobaczę, przyszykuję, może Stanisław mnie poprowadzi. Jezus, z pomocą. Wiem, że chodzi. Wezysz mówi, że przyjdzie czas. Ale wiem, że twoja sesja jest taką wisienką na torcie. Taką potężną energią, która musi wyjść od ciebie. Co ma się stać, to się stanie. Dobrze. Jestem gotowa. Zawsze byłam gotowa na wszystko. Widzę cię, że jesteś różą. A róże znam, wiemy, co oznacza róża, tak? Kolczego. Ok. Załatwiliśmy Weronikę w tej chwili. Dziękuję. Jesteś wolną istotą, jesteś wolna. Obejrzyj się, nie ma celownika żadnego, z żadnej strony. Poczuj tą czystkę wokół siebie. To jeszcze tylko powiem na głos, że nie życzę sobie, żeby zła strona kontaktowała się z tobą przeze mnie. Ani, no i ze mną też mają się nie kontaktować. Dobrze, Wezus, pieczętujemy. Weronika. To zrobimy na białej bazie. Na białej bazie, tak. Przenoszę się. Pierwsze, co mi się wyświetliło, to jest obraz tej matrycy, która się buduje. Wejdziu. Ona jest. W 87% widzę, że jest już zbudowana. Taką liczbę widzę, 87. Weronika, Tak?
Namysłem z Jezus. Poproszę o informację, czy jestem co dnia, uczestniczę tam. Jest pytanie. Mówi, że tak. Dlatego prawie o równej porze co południe mnie ściąga, muszę, nie mogę wyjść z tego nawet, nie? Ciężko mi wychodzić z tego, nawet po 2-3 godzinach. Dobra, wiem o co chodzi. Tam zawsze trochę w pamięci nie zostaje, ale podjęłam się tego wykonywać. Teraz oglądamy. Potrzebna. Co jest? Mówi, że jesteś potrzebna. Oj. Tylko ja, to jest wiele, wiele innych, którzy nad tym projektem pracowali i dociągamy do końca. Dobrze? Okej. Okay. Teraz zobaczymy teraz, jakie wydarzenia stoją przed nami. Weronika. Okej. Okay. Będziecie wspomaga. Czekajcie. Pierwsze, co widzę, to widzę przed sobą wykres. On dotyczy pieniędzy i jest taki, on jest na czerwono. Bardzo, bardzo szybko idzie w górę. I jakby na samej górze są takie dwa słupki. Jakby idzie w górę, na chwilę w górę i znowu w górę i w pewnym momencie zrobi dół. Dół leci. Dół leci i to dotyczy pieniędzy papierowych. Teraz odczytaj te... One w pewnym momencie... Tak? Odczytaj te informacje, co oznaczają. To znaczy, że koniec... gotówki, pieniędzy. Tak, to jest, że papiery stracą wartość, że jak to się po polsku mówi, te pieniądze niekomputerowe. Waluta elektroniczna. To są pieniądze cyfrowe? Tak. W tym momencie, kiedy to spadnie w dół, to... Chodzi o kryptowaluty? Wiem, że chodzi o pieniądz cyfrowy. Że straci wartość. Kiedy ten papier, te pieniądze papierowe, jak ten wykres leci w dół. Chodzi o gotówkę, że leci w dół, że zaniknie gotówka. Tak. A pieniądz cyfrowy? Wtedy zacznie obowiązywać jakby. Pójdzie w górę. Tak. W sensie w cudzysłowie zacznie żyć, funkcjonować. A to wartość się zacznie podnosić. Kryptowaluty. Tak. No. To znaczy, ci, którzy mają gotówkę w skarpetach, to mają się pozbywać? Nie. Bo mogą ją użyć, ale wiem, że pieniądze... Tu mi się to rozgałęzia na dwie rzeczy. To, co jest pieniądze w banku, ale w postaci na przykład złotówki, czy euro, czy jakiejś innej waluty, że to zrobi taki krach w dół. Wpadek. Tak. Bo to, co jest fizycznie w ręku, to tym ludzie jeszcze będą się mogli wymieniać. Znaczy, że upadek
upadek wartości bankowej. Tak, tu chodzi o to, co jest w banku na koncie. W banku na koncie, bo na konto logujesz się przez komputer, że to o to chodzi. No może będzie dojść do wielkiego oszustwa. Do zablokowania kont ludziom. Nie powiedziałabym tyle, co w zablokowanie, co wyzerowanie. Okradziesz. Tak. No to tak, bo to jak zrobią krach, to tu coś jest w banku na twoim koncie, to fizycznie nie dostaniesz tego. No to trzeba zachęcić, żeby to opróżnili. Jeżeli się da opróżnić. Opróżniać, brać, zabierać. O tym żeśmy już mówili. Tak, ale ja to teraz widzę przed sobą na wykresie. Weronika, teraz ten wykres, niech to by się zrobi wyraźniej, od jakiego momentu, czy to o jaki rok chodzi? O właśnie, o jaki rok chodzi? 3-4 miesiące od teraz. Ile? 3-4 miesiące od teraz. Od dzisiaj, dobra. To jest informacja, silna informacja. Dziękuję za to. Idziemy w następne informacje. Jezus, wspomagaj, proszę. To, co jest ważne dla ludzkości, przekazujemy. Jezus już mówi, że jeszcze odnośnie tych pieniędzy, że można to, co się ma w gotówce, zamienić na tą walutę cyfrową. To jest kryptowaluta, się nazywa, tak? Waluta cyfrowa, kryptowaluta. Tak, bo widzę, że to, co ma końcówkę, tak jak jest złotówka PLN, czy EUR, czy USD. Bitcoin. Bitcoin się nazywa. Tak. Dalajkon. Chodzi o to, że to, co jest na koncie bankowym, żeby z tego uciec. Znaczy uciec, zamienić to, znaczy, żeby to dostać z powrotem. Dobrze. To teraz nie wchodzimy w dalsze informacje, to dlatego, że to wystarczy teraz dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, a resztę to może się omówi w innym kontekście. Na razie chcemy zagrozić nagraniu. Weronika, Wezus, tu wiecie, o co chodzi, tak? Na ten moment wystarczająco, żeby przekazali. Dobrze. Prosimy o następne informacje dla ludzkości. To, co na tą chwilę jest potrzebne i będzie potrzebne. Czy tutaj mamy jeszcze temat, Wezus, temat wolna energia. Czy ukaże tam się tobie coś, Weronika? Czy dojdzie do momentu? Ja, jak mówiłaś, widzę, że kolejny obraz, który mi się pokazuje, to jest kolejny znak, to jest wzburzony ocean. Wzburzony ocean. To jest chodzi mi o południe planety. O południe planety. Że od południa zburzone fale aż na północ. O południowy biegu? Tak. I co oznaczają? Widzę, że dojdzie do jakiegoś incydentu tam, co właśnie. Czyli to będzie miało duże znaczenie, jeżeli chodzi o tutaj chodzi o falę, o wzburzone morze, o to, że że to idzie tak w stronę północy do wszystkich krajów, gdzie jest na przykład, gdzie jest ciepło, gdzie
To będzie miało duży wpływ na morza. Że bardzo często te warunki, sztorm, morze, na morzu nie będą sprzyjające. Weronika spojrzy na planetę, tam na komputerze. Czy chodzi o ruch planety? Czy są związane? Czy o coś innego? Nie chodzi o ruch planety. Czy to będzie sztucznie wywołane? Też nie widzę, żeby to było sztucznie wywołane. To wiem, że bardzo mocno tyczy się tej południowej części planety. Co? Do czego ma się to przyczynić? Widzę, że to jest część po prostu zmian klimatycznych. I teraz spojrzymy, Weronika, program, włącz program, stara i nowa przestrzeń. Czy dotyczy to starej przestrzeni, nowej przestrzeni, czy obydwóch naraz? To, że to jest sztorm, że są zburzone fale. To jest część jeszcze starej przestrzeni. Ale to, że to tyczy tej południowej części, to jest już szkielet tej nowej Ziemi. Widzę, że na nowej Ziemi od południa jest woda. No, żeśmy to już widzieli, że będzie północna część będą lądy, a południowa część będzie woda. Wydaje mi się, że to żeśmy już przekazali. Tak. A. No to ma to znaczenie właśnie to porównanie. Dobrze. No to stoimy krótko przed. Teraz ja mam prośbę. Weronika. Tak. Bezius. Bezius, proszę wejść na program. Weronika, ty wiesz, coś ci mówi o satelity tego Maska. Satelity Maska. Mówi ci Weronika coś, daj tam na komputer. Ja mam pytanie, na które poproszę o odpowiedź. Bezius, czy będzie przyzwolenie? Czy to nie były satelity, które zostały wystrzelone w przestrzeń dookoła Ziemi? Czy to były pojazdy, ucieczka gadów z Ziemi pod przykrywką jako satelity Elona Muska? Ja nie jestem w temacie, ale nie... Nie widzę, żeby to była jakakolwiek ucieczka. Ja poproszę tam Bezus, bo satelity niby zginęły, część została, ale czy to była ucieczka pojazdów z gadami z Ziemi właśnie, masowa ucieczka tych czołowych gadów, o to chodzi. Chcemy wyjaśnić. Nie, chyba, że nie. Spójrz na Bezusy. On wie. Nadal odpowiedź jest nie. Czy to nie były ucieczka gadów z Ziemi? Nie. Nie.
To były satelity wystrzelone. Może hologram. To też nie były satelity. Co to było? Nie, nie wiem, jak się dostać do tych informacji teraz, co to było. Weronika, to te informacje są na pewno dla Michała albo dla Stani. Zostawmy to. To nie jest twoja działka. Spójrz na Wezusa, czy mam rację. Tak, mówi, że tak. No, dobrze. To zostawiamy tą, ten temat. To jest dla ciebie za ciężki, to jest żeńska energia i zostawiamy to. Opuszczamy, opuszczamy, opuszczamy ten temat, opuszczamy. Odłącz się od tego tematu, od tego pytania, które zadałam. Dobrze, jest jeszcze coś do przekazania, czy na dzisiaj? Koniec. Na dzisiaj koniec, tak? Tak. Dobrze, Weronika, zostajesz tam jeszcze. My się rozłączamy ze słuchaczami, z widzami. Pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie i do usłyszenia, do następnego razu.